Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko odwiedza z wizytą państwową Mongolię. 1 czerwca samolot głowy państwa wylądował na międzynarodowym lotnisku Chinggis Khan. Wcześniej reprezentatywna białoruska delegacja składająca się z członków rządu, szefów przedsiębiorstw, organizacji kręgów biznesowych przybyła już do stolicy Mongolii i rozpoczęła negocjacje ze swoimi mongolskimi odpowiednikami. Oficjalne rozmowy z prezydentem Mongolii, Chulalnoglinem Xurelsukhem, odbyły się w Ułan-Bator zarówno w wąskim, jak i rozszerzonym formacie. Przywódcy umówili perspektywne kierunki współpracy w celu zwiększenia białorusko-mongolskich stosunków. Przede wszystkim omówiono możliwości rozszerzenia współpracy w dziedzinie handlu, gospodarki, zaopatrzenia rynku mongolskiego w białoruskie produkty spożywcze i przemysłowe, a także współpracę w kompleksie rolno-przemysłowym. Po rozmowach strony podpisały szereg dwustronnych dokumentów, które wzmocnią podstawy dwustronnej współpracy. Aleksander Łukaszenka zapoznał się również z historią, oryginalnymi tradycjami i zwyczajami narodu mongolskiego. Jednocześnie w ramach wizyty państwowej w Ułan-Bator odbyła się mongolsko-białoruskie forum biznesowe, podczas którego przedstawiciele kręgów biznesowych z obu stron mogą bardziej szczegółowo zapoznać się z możliwościami drugiej strony i omówić praktyczne kwestie w określonych kierunkach. Białoruś i Mongolia utrzymują stosunki na poziomie politycznym. Aleksander Łukaszenka spotykał się z prezydentami Mongolii na szczytach Szanghajskiej Organizacji Współpracy BRICS. W 2019 roku kraje podpisały międzyrządową umowę w sprawie udzielenia kredytów eksportowych, a białoruskie dostawy do Mongolii znacznie wzrosły. Teraz ponownie kraje pracują nad nowymi instrumentami wsparcia eksportu, negocjacje już trwają. Wizyta głowy państwa powinna dać impuls do współpracy. Najpilniejszym zadaniem dla Mongolii jest obecnie rozwój sektora rolno-przemysłowego. Według lokalnych urzędników kraj zamierza dokonać rewolucji w rolnictwie, a doświadczenie Białorusi jest dla niego bardzo korzystne. Przede wszystkim Mongolia planuje zmodernizować przemysł hodowlany. Wymaga to sprzętu, nowych gospodarstw i kompleksów. Białoruskie ciągniki są aktywnie wykorzystywane w Mongolii od czasów radzieckich. Nie jest wykluczone, że strony zorganizują wspólną produkcję maszyn rolniczych w celu dalszego wyposażenia mongolskich gospodarstw. Nawiasem mówiąc, mongolscy producenci wykorzystują białoruskie mleko w proszku do produkcji produktów mlecznych i białoruski słód do produkcji piwa. Ministerstwa sektorowe podpisały mapę drogową rozwoju współpracy w rolnictwie, która określa projekty i etapy ich realizacji. Białoruś wygląda tu bardzo pewnie. Dziś Mongolia potrzebuje pociągów kolejowych, sprzętu przeciwpożarowego, wywrotek, a to tylko kilka pozycji, które mogą znacznie zwiększyć obroty handlowe. W ciągu ostatnich 3-4 lat liczba pozycji towarowych wahała się od 100 do 160. Białoruś jest również zainteresowana tworzeniem wspólnych zakładów montażowych. Dostarczanie towarów staje się bardziej łatwe, w końcu jeśli produkcja niezbędnego sprzętu jest opanowana w kraju, miejscowi wolą go wybrać. Mongolska Agencja Sytuacji Nadzwyczajnych od dawna posiada białoruski sprzęt specjalny na służbie bojowej. Mongolscy ratownicy również wykorzystują w swojej pracy środki techniczne z Białorusi. Są zadowoleni z doświadczenia operacyjnego. Dzięki pracy białoruskiego sprzętu uratowano już ponad 13 tysięcy osób i uniknięto szkód materialnych o wartości ponad 20 milionów dolarów. Białoruś jest zainteresowana dostawami tradycyjnych surowców z Mongolii, kaszmiru, wełny i skóry. И вот этот как раз экземпляр в этом виде, оно было создано из изображения того времени, создано в том времени. Чингисхан дундад Азийг дайлаад уцахтаа одоо их найр хийж тэн дээр. W przeddzień oficjalnych rozmów prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka odwiedził Narodowe Muzeum Chinggis Khana w Ułan-Bator. Muzeum z głową państwa spotkali się minister kultury Mongolii, minister spraw zagranicznych i dyrektor generalny muzeum. Prezydent zwiedził ekspozycję poświęconą panowaniu Chinggis Khana. Pokazano mu również srebrne drzewo wykonane przez włoskich rzemieślników, symbolizujące historyczne związki Mongolii z Europą. Ponadto prezydent Białorusi zwiedził ekspozycję poświęconą rozwojowi Imperium Mongolskiego i następcom Chinggis Khana w ostatnich stuleciach. Aleksander Łukaszenka pozostawił wpis w księdze gości honorowych. Ekspozycja muzeum poświęconego wielowiekowej historii Mongolii budzi podziw. Godne głębokiego szacunku jest to, z jaką czcią, miłością, inspiracją naród mongolski traktuje zachowanie historycznego i kulturowego dziedzictwa swojej ojczyzny, oznaczył prezydent. Narodowe Muzeum Chinggis Khana znajduje się obok Pałacu Państwowego. Muzeum zostało otwarte w 2022 roku. Jest to 9-piętrowy budynek w nowoczesnym stylu. Ekspozycja prezentuje
prezentuje ponad 10 tysięcy oryginalnych eksponatów, w tym obrazy, rękopisy, rzeźby i hafty odzwierciedlające główne kamienie milowe historii Mongolii od założyciela Imperium Chunickiego, pierwszego państwa koczowniczego do początku XX wieku. Muzeum posiada następujące sale tematyczne: starożytne państwa, Wielka Mongolia, Imperium Mongolskie, Królowie i Poddani Czyngiskana, Świat i Mongołowie. Muzeum znajduje się laboratorium wystawiennicze i konserwatorskie, dwie sale do nauki, biblioteka, mini kino, sala Srebrnego Drzewa, sklep z pamiątkami i kawiarnie. Наша страна также богата очень умными женщинами, как вы знаете. Женщины я вижу по вам. Это они хотят все до этого стоять. Спасибо.